Kolejny odcinek podcastu Dwa Światy. Jest ze mną Rawka Kamiński. jest ja się... ze mną Artur Rawicz. A z nami wszystkimi i z wami po drugiej stronie kabla jest Dawid Soldout. Podsiadło. <grym> <grym> Soldout nie tylko raz, tylko aż trzy razy, już prawie cztery, a jeszcze w Poznaniu dwa. Dawid, no Jak się o czym ty trzy. jeszcze marzysz? O czym ty marzysz? Takie pytanie na dzień dobry. No. No. no nie wiem, do niedawna to, to sobie tak mówiłem, a już już nie marzę, ale mm... Potem ktoś mnie tam. Zwyzywał, mm, że jak to można nie marzyć. No to załóżmy, że. O, przepraszam, że, że marzę o jakichś e, filmach. A że, żeby, zagrać w żeby zagrać w filmie. Bo ty już mi o tym opowiadasz o... No l, tak. No tak, jak, jak, jak się no znało. taka oś. Aha. Ale u jakiego reżysera najbardziej chciałbyś No, zagrać? najbardziej. Y... Oscarowego. Tak, z tych takich y, au, a, aktor, aktorów y, autorów y, lepszych, to jest cytat, przepraszam. Y, Pawlikowski. No o, super, no, fajnie. Tak ja może Usmarowskiego byś się widział. Tak, chociaż ostatnio. Chciałbym ten arek i, arek i y, nie wiem, czy byłbym dobry. Znaczy w ogóle nie wiem, czy byłbym dobry w filmie, więc chciałbym po prostu sprawdzić. I będę miał okazję niedługo to sprawdzić, i jak to sprawdzę, i się okaże, że. Ale gdzie będziesz Bez miał sensu. okazję to spraw? No, nam troszeczkę. Nie, to nie ma, nie ma nic, ale jakby mhm. będzie po prostu możliwość, w sensie to, to nie jest żaden projekt, ale będę miał okazję sprawdzić, czy w ogóle się nadaje do tego. I jeżeli się okaże, że się nadaje, no to może coś będę cisnął w tę stronę. Słuchaj, ale to bardziej widzisz się w dramacie, w komedii. Tak, no. Komedia-dramat. Oh, wow, czyli w mieszanka wybuchowa. Tak, Ty, Ale sytuacja. na przykład wiesz, jak w klipach umówmy się te role, to już wcale nie są takie epizodyczne. No. To już są co prawda małe, krótkie formy, ale jednak tak. to już trochę wiesz, jak się ten chlepie. No tak, chociaż zazwyczaj jest na tyle mało czasu na, na planie klipu, że. Poziom stresu jest za duży, żebym mógł być usatysfakcjonowany w pełni ze swojego wystąpienia. Zwłaszcza, że bardzo krótko się wtedy znasz z ekipą i w ogóle, nie wiem, maksymalnie mhm. chyba dwa dni będziemy na planie klipu, więc rzadko kiedy mogę się tak jakby wczuć w to i nie ma mowy o jakiejś postaci w ogóle, po prostu. Staram W prowadzeniu zrobić... tematu, tak jak 40 dni robi film na no. przykład. I są, tutaj... są osoby, które mają później problem do powrotu do, do, tak. do, do życia, prawda? bo cały Day czas Luz. jesteś tym, no. nie wiem, przykład. Józefem z tego filmu na przykład. Tak może nieodpowiednie imię znalazłem do tego, <laughs> ale... No, Dobrej, ale się nie. starałem. No. Ale patrz, gdybyś tak równolegle drugaś. teraz stanął na tych dwóch nogach, no bo znaczy, dobry biznes to jest taki, który jest z, dobrze zdywersyfikowany, nie? Mm. W sensie, że jak ci się tam jedna, jedno źródło dochodu zachwieje, to zawsze jest to drugie albo trzecie, daj Boże, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak. W związku z tym, jeżeli ty masz się zajmować tylko muzyką, i nie daj Boże, wiesz, te soldauty się skończą kiedyś i ta siódma płyta wyjdzie, wiesz. Gorzej. gorzej trochę, nie? I tak dalej. To możesz być jak taki, no nie wiem, na przykład kto, kto jeszcze z muzyków gra poza Arkiem Jakubikiem? Jared Leto. No Jared Leto, Jared Leto. Małaszyński, żeby tam daleko nie Kasia wiesz, Nosowska miała epizod. No to bardzo fajny. Wie, wiele, widziałem. nie? Tymon. Kobiety ma. Nie, to nie były kobiety. Nie, ten drugi. Ten taki, mi się mylą te ten prawdziwy. No. Ale to patrz, moglibyście wtedy taką orkiestrę założyć już w sumie. z tych... Yy, y, 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 Filmową orkiestrę no, muzyków? A, Johnny Depp. A, no tak. No, no i Ryan Gosling, nie wiem też, czy wszyscy no. wiedzą, że on też na przykład ma projekt. On się A jeszcze ten co tego, Ted co Man's doktora Hausa gra. Nie pamiętam, jak on się nazywa. no, ten, ten, no, no, ten, no, no ale to jest już mm, takie mm, Ale to on, wiesz, tak? Ja no, tam, ja te blueso rock and roll, Ale Goslinga Płyta jest naprawdę przyjemna. To jest takie. Ale na przykład też uważam, że wspaniałe jest to, że będziemy mieć swój pierwszy serial na Netflixie w Polsce. Tak. Myślę, że to jest. Gdzie zwiastun i bardzo mi się podoba, oh. chociaż dużo większe wrażenie, znaczy to wiadomo, to jest inny temat, prawda? Mm. Ale ten y, zwiastun śledzący od światu, To przecież wygląda jak bond. Nie wiem, czy widzieliście ten nie, zwiastun? Nie, widziałem tego. To... A to jest na Netflixie też? Nie, nie, nie to, to jest, jest na HBO. Chyba tak, Kurde, kurde, to. Tak. W sensie, serio, trailer wygląda, jakby kosztował ten cały serial 150 milionów dolarów. To jest jak Bond, naprawdę. Hmm. Albo jak Batman się napisane, Nolana. Naprawdę, niesamowite. Jest ja bardzo się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że jakiś czas temu czytałem y, książkę mm -hmm. i byłem zachwycony, bardzo mi się podoba. Ślepnąc, ślepnąc od świateł, Cze czekamy. Czekamy, czekamy. My jeszcze nie ślepniemy, mamy tutaj y, trochę światła, ale słuchaj. Y... Ja wiem, że takie pytanie to, to, to pewnie bardzo często ci wracało y, i rozmowa o filmie jest y, też tego dowodem, że twój świat y, to, to nie jest tylko, y, y, wiesz, sitko, mikrofon, y, odsłuchy y, 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 i trasa. E, tak. tak. Wbrew pozorom y, jesteś zupełnie normalnym y, takim y, z, typowym gnojem, który musi po sobie posprzątać, pozmywać, spuścić wodę, wyjąć naczynia ze zmywarki. <grym> wiesz, no... Y, hmm? takie, ale takim, wiesz... Teoretycznie normalne, bo jak na przykład jedziesz na Opener Festival jako uczestnik, to ciężko się bardzo przechodzi. Pod scenę sobie za bardzo nie pójdziesz wcześniej przed koncertem, żeby pół godziny poczekać. To prawda. I... Chociaż zdarzyło mi się, na Noelu tak było, ale na Noelu ale wiesz, było co, dużo po, ludzi. Właśnie, Bardzo taką, uważam, że to była taka mądra i prawdziwa wiadomość, o tym napisałeś to chyba właśnie w zeszłym roku, uh -huh. taką prawdę o tym twoim byciu na festiwalu. No tak, no ja też patrząc na to z perspektywy, no to tam, z perspektywy czasu w sensie, no to tak, no to wszystko jest takie patetyczne trochę, ale naprawdę w całym tym roku się czułem fajnie i, i chciałem podziękować ludziom wtedy za to, że nie utrudniali mi tego życia tam, ale no wiadomo, że właśnie po, jak mija jakiś czas, no to patrzę sobie jak bardzo to jest jakieś takie, w sensie... Takie może trochę żenujące, że w ogóle poruszam taki temat publicznie, że, że dzięki, że mogłem się czuć swobodnie. Bo ciężko jest mi bardzo w życiu, jak zaczepiacie mnie na festiwalu. No, come on, Jakby to są rzeczy, które trzeba po prostu ogarnąć samemu chyba i nie trzeba. Ja, ja myślę, że teraz tak mówisz, bo Ciebie słuchają e, ci ludzie po drugiej stronie kabla, a tak naprawdę to właśnie tak myślisz. E, nie, i, I robisz dobrze innym ja artystom. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak mało ktoś o tym, nikt prawie o tym tak nie mm. mówi. Że no. są też dwie strony tego, nie? Że nie jest mm. tylko to takie, że... Bo się utarło, że wypada w ten sposób o tym mówić. Tak mi się wydaje. To może. Mm -hmm. Że fana nie można obrazić, fana nie można tak. tam yy, Gdzie skarcić jakoś, jest ta no bo się obraził. przekroczenia płyty, no? tak naprawdę tej twojej prywatności, czy kiedy jest ten czas, kiedy nie jest? No tak, znaczy, no, to są yy, jakby... Myślenie o tym towarzyszy mi na co dzień, jakby nie. Na ile sobie mogę pozwolić, na ile powinienem bronić swojej prywatności i, i tak jakby jasno stawiać granice i mieć jakąś taką asertywność mm -hmm. w takich codziennych sytuacjach. No a na, na ile ta wdzięczność do ludzi i świadomość tego, jak, jak wielkie mają znaczenie i wpływ na moje życie powin no, ten, ten, Ta jakby relacja tych dwóch podejść do tematu na co dzień mi towarzyszy. No i jak mamy jakiś taki moment, no to się tym dzielę, tak jak wtedy no to zrobiłem. Zresztą to, to raczej bardzo przyjemnie zostało przyjęte, bo to raczej było takie przyjemne przesłanie. Teraz już chyba zmierzam cały czas w taką stronę z każdym dniem raczej bardziej dziką i bardziej mhm. naburmuszoną w sensie w kontakcie ze światem zewnętrznym już. Nawet czasami satysfakcję sprawia mi jakieś takie odcinanie się od ludzi, i, i mm, może nie satysfakcja, bo, bo to są złe emocje, ale, ale mm, nie, nie cierpię tak z tego powodu. Ja, jeżeli ktoś tam mnie obraża mhm. po tym, jak odmówię zdjęcia wspólnego, coś takiego, to. Mm, Uodporniłeś się na to po prostu? Tak, tak? chyba tak. Czyli to na to... początku było coś takiego, że cię to krępowało? Jak tak? tak, no bo to bardzo. Myślę, że patrząc na reakcję ludzi, nikt się nie spodziewa tego, że osoba popularna, którą on wspiera, śledzi i lubi i, i mhm. opowiada ciepło w rodzinie na, na, na temat tej osoby. Nagle w takim prawdziwym kontakcie w życiu powie, nie, sorry, nie, nie chcę z sobą zdjęcia. Sorry, jakby mhm. no, jestem tutaj winny w, w sprawie. Yy, yy. No, nie pamiętam. to jest jakieś takie przedawkowanie rzeczywistości nie? że nagle się okazuje że nadmiar czegoś jest po prostu mało fajny mhm. e, to jest jedna rzecz ale wiesz co ja ci jest jakaś chciałem... taka wyporność no, no. I, i jest jakiś taki moment w którym już nie masz po prostu siły fizycznie i przestrzeni żeby to bo ty jesteś dla mnie takim typem, który się ciągle zmienia, szczerze mówiąc. No, tak, tu, zanim nie, nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym, jak już kamery pracowały, czy nie, ale wspomniałeś o tym, że y, y, o fryzurach nawet, że, mm. że swego czasu nawet miałeś niewłaściwą, co tutaj próbowałem zacząć się wykłócać, ale Piotrek powiedział, że zaczynamy nagrywać, więc już musiałem przerwać. Niewłaściwą? Jaką niewłaściwą? Nie wiem, o którą ci chodziło? No, ty, no, taką pierwszą. E, no to była najfajniejsza. To co? Ty zioł, no, to w ogóle, wiesz... No, myślę, no, Kasiarasowska... No, a, tak, Można wiesz, powiedzieć, że od ciebie odgapiła. Wiesz, to nie od się Gessler. Gessler. <laughs> Inspiruje. Ty Gesslerową, tak, a tak. Y, Kasia y, tobą. Ty, Ty to będziesz pierwszy. Ale a propos tego ciągłego zaczynania, bo y, jakby tak popatrzeć na to, co zrobiłeś i z Kali e, Heads i, i, i te solowe rzeczy, e, obie, e, i za chwilę trzecia, to każda jest e, trochę inna. Tak jak kiedyś Wiracho z muchami wiesz, nawijał, e, że on, o notorycznym debiucie, o notorycznych debiutantach, to takim notorycznym debiutantem ty mi się czasami jawisz. Mm -hmm. e, chociażby ze względu na to, i znowu posłużę się cytatem z, z klasyka, jak powstają twoje teksty. Mm -hmm. Bo e, chyba wreszcie dojrzałeś albo sam oceniłeś, że dojrzałeś, bo pewnie dla siebie jesteś najsurowszym krytykiem, że staram się. No, że teraz kurwa ja. <laughs> no nie wiem, czy to aż był taki <laughs> agresywny moment, wulgarny, y, y, ale y, no tak, jakoś tak y, <laughs> dużo miałem doświadczeń y, przez ten cały czas, odkąd wydałem pierwszą płytę, i, a, a, a dużo więcej takich wpływających na mnie w ostatnich, chyba, dwóch latach, i... Napisałem w międzyczasie kilka spoko tekstów, z których byłem zadowolony, i, i mówię o takiej samodzielnej pracy bez, bez pomocy. Yy, yy, yy. I mówię, no dobra, no to spróbujmy, no jak się nie uda, no to napiszę resztę płyty tam po angielsku mm -hmm. i będzie spoko, ale... Jakby nie chciałem sobie w sumie uchylać tych drzwi, mówię, to, to płyta ma być po polsku i zobaczymy co się wydarzy. I dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Niewiele nie rzeczy bym zmienił, a jeżeli bym coś tam pozmienił, to jakieś takie kosmetyczne rzeczy, jak na przykład w utworze nie ma fal, zamieniłbym sos na sok. Co zresztą w tym. Sos ja uważam, że jest wspaniałe. Właśnie teraz. E, już nie można zmienić sok. Tak, poza tym jak do koncert. Teraz może. mi się już to podoba, że ten sos <grym> będę śpiewał. Zresztą, że widziałem w komentarzach, że. Aż wiele osób mówi, że nie, ale SOS, to dobrze, że nie zmieniłeś tego. To powinien dobrze. być SOS. Ale mhm. czy to nie jest tak, bo ja taką kiedyś słyszałam twoją wypowiedź, tak mi umknęła, że mm, też takim jakby umocnieniem w tym, żeby pisać własne teksty i też muzykę, był dokument o Amy Winehouse. Tak. I ona tam powiedziała takie zdanie. Oczywiście. Mhm. To było, to się wydarzyło. Y, mm, tylko, że to, to, to było przy drugiej płycie i wtedy dotyczyło tak naprawdę chyba dwóch numerów ostatecznie, czy trzech, mhm. bo to było w dobrą stronę Bela i w własnym pomad, a w własnym pomacie i tak już nie starczyło mi sił, żeby samemu to dokończyć, więc... Yy, 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 no, ale faktycznie, no jakby tak ambicjonalnie czułem, że to jest yy, moment, w którym powinienem to zrobić już, napisać całą płytę yy, własną ręką i głową i... Yy, no nie wiem, jestem bardzo zadowolony mm -hmm. z tych tekstów. Wydaje mi się, że yy, przekaz jest dużo bardziej... bezpośredni, yy, jednocześnie też, nie wiem, czy to jest idealne słowo, ale... Jakieś takie płytki w pewnym sensie, bo nie pozostawia tak jakby za dużo przestrzeni, żeby to jakoś przesadnie interpretować i, i reinterpretować. Mhm. Że, że raczej w miarę czytelne jest to, o czym śpiewam na tej płycie, i, i każdy numer opowiada jakąś konkretną historię, która ma początek i koniec. I mm, wiem, że w tych angielskich numerach sobie pozwalają na dużo więcej jakiejś takiej swobody mhm. i dotykania różnych tematów, w zależności od zwrotki czy refrenu, to nie, niekoniecznie się zawsze łączyło. No bo wtedy chyba się dużo bardziej skupiałem po prostu na tym, jak mój wokal brzmi i mm, żeby melodia była naj, naj ciekawa, a, a ten tekst raczej był formą wypełnienia tej mm, Po prostu są ścieżki różne fazy, które no. prze przechodzi się po drodze, prawda? Tak. a teraz już miałem tak, że właśnie bardziej niż popisy wokalne interesowała mnie treść i, i super w ogóle, że, że to było w tym środowisku, mm, w sensie mówię o Bartku Dziedzicu, że że jakby nowy producent, nowy skład chłopaków, z którymi gram teraz na żywo, długa przerwa i tak jakby wracam już jakiś taki mocniejszy i silniejszy, bo tak mi się wydaje, że to też się tak czuję przez ten polski album, że jeszcze mam więcej do zaoferowania tym. A w tej przerwie co się działo? No, nie wiem, szczerze mówiąc, No, no właśnie, ale czy, czy, czy nie... Czy nie było to mimo wszystko jakieś takie dołujące? Na było, no. Oczywiście. To zaczęło być dołujące w drugim miesiącu przerwy i do momentu... Kiedy już wykorzystałeś wszystkie gry komputerowe. Tak. Znaczy mm. właśnie choć, to też okazało się, mm -hmm. że granie w gry, jak możesz to robić cały czas, po dwóch dniach raczej się nudzi i odkryłem to, że... Yy, dla mnie gry są super odpoczynkiem od y, intensywnego trybu życia. I, I jak na przykład wracam, teraz praktycznie codziennie mamy takie naprawdę codzienne próby i przygotowujemy tę jesienną trasę i, i jak wracam i włączę odpalenie gry na godzinę, gdzie po godzinie w sumie już praktycznie przed konsolą usypiam, to jest super. Mm, I ja albo... Tak, jak Zachodzenie do... do szkoły nie. Tak, i myślenie tak, na nie. lekcjach, zaraz wrócę do domu i dom będę grał. grał. Ale super. Mm. E, no właśnie, trochę tak I, i w ten sposób gry są fajnym uzupełnieniem, ale jeżeli mają być treścią dnia codziennego, to bardzo szybko tracą urok i y, y, wiele takich rzeczy się dowiedziałem podczas tej przerwy, nie, że, że po prostu życie bez y, muzyki na co dzień jest po prostu nudne i szare. I... A, to no. no to wiadomo, to pewne. Takie jest po co? Aha. Nie wiadomo. Nie po ma co. tego celu, prawda? Tak. Bez sensu. A jeszcze znaczy wiedziałem, że tak naprawdę co najmniej rok będę w takim miejscu, że, że dopiero jak minu, minu, minie 12 miesięcy, to zacznę pracować dalej, i to było takie przytłaczające. Na szczęście w pewnym momencie się zorientowałem, że mam pieniądze. No. I mogę jeździć w mm. miejsca różne, być na, no, na Islandii na, przykład, na przykład. Wow. A, to widziałem to. to Ale to poczekaj, zanim wrócimy do pieniędzy, zmiany składu zespołu e, i, i, i podróży, innych I historii. <słuch> I pieniędzy na pewno. No. To jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tego, do tej, takiej zmiany. E, zaczęliśmy mówić o, o, o tekstach, płyta jest w całości po polsku. Wcześniej rozmawialiśmy o, o, o pewnych takich nie, niedogodnościach i uciążliwościach z taki, w takim nadmiernym kontakcie z fanem, tak? Mm -hmm. Jeżeli osoba jest znana, popularna i lubiana. Był i taki wszed... temat? Był taki, taki temat. Pamiętam. To teraz zobacz, czy, czy ty nie idziesz na pewne takie zderzenie z pociągiem, bo w momencie, kiedy zaczynasz do odbiorcy już mówić wprost, w jego języku e, i e, nie tylko śpiewasz ten tekst, ale w zasadzie to interpretujesz sam siebie, bo są twoje mm -hmm. teksty, to trochę robisz z siebie ekshibicjonistę. Tak, ale w muzyce mi to nie przeszkadza, i jakby to jest taka przestrzeń chyba, w której jest to dla mnie uzasadnione, że artysta będzie mówił o tym po prostu, co go na co dzień tam dotyczy, i, i jego jakieś takie przemyślenia. Jednocześnie też zacząłem usuwać się trochę z innych przestrzeni, które były takim łącznikiem mojego prywatnego życia z zawodowym, i. i nie wiem, od pół roku chyba nie mam Instagrama na telefonie i Facebooka. Tak naprawdę nie wiem, że to jest. Że powinienem takie rzeczy mówić, ale sam już nawet nie, nie wrzucam tych rzeczy, które tam się pojawiają, tylko oddałem to w ręce. No zauważyliśmy, ekipy. że wszystkie Twoje te takie osobiste posty zostały usunięte. Tak, no wszystko tam powyrzucałem, bo no też miałem jakieś dużo prywatnych nieprzyjemności związanych z tym, że, że, że wpuściłem kilka osób za blisko do siebie, ale. Na Facebooku staram się raz na jakiś czas wrzucić mm -hmm. e, wzruszającego posta. E, i, I to jest dla mnie taki chyba jedna przestrzeń, że tam jeszcze siebie udostępniam, ale pomyślałem, że, że to jest taka w sumie dla mnie dobra zmiana, żeby mm -hmm. w muzyce mówić bardzo otwarcie, szczerze, i właśnie raczej bez metafor specjalnie, a. E, a w każdym innym miejscu się jakoś tak odciąć od, od a tutaj, komunikacji. A w związku z tym, że zmienia się ten y, język wypowiedzi twój, y, to nie ma czegoś takiego y, w otoczeniu twoich najbliższych. Przepraszam, że pytam się o prawie prywatną historię, ale, y, ale zawsze możesz powiedzieć gąsie i nie, nie, nie odpowiadać na to pytanie. Masz do tego prawo tylko raz. To jest tak jak gra w pomidor, nie? Y, ale... Czy na przykład wśród twoich najbliższych nie ma strachu przed e, twoimi tekstami, dopóki nie poznają tych tekstów? Nie zaobserwowałeś takiego zjawiska? Bo że jeszcze nie puszczałem im to... całej płyty, y, tak, ale... Tak, dopóki nie ma ich imienia i nazwiska, no to może, może nie. Trochę tak jest, że y, ja mimo wszystko... Znaczy, wydaje mi się, że każda osoba, o której napisałem na tej płycie, a jest ich kilka, y, bardzo szybko zdekoduje swoją obecność tam i, i będzie wiedziała, że to o, o relacji z tą osobą y, pisze, ale... Mimo wszystko starałem się jakoś tak uniwersalnie napisać, żeby, żeby to były bardziej schematy zachowań między grupą ludzi albo, albo parą. Ale, no właśnie, nie, żeby to nie było tak, że to jest po prostu mój pamiętnik, tylko, mimo wszystko, żeby dało się to tak czytać też i wykorzystać to w swoim życiu. I, i nawet nie ma Fal, który jest teraz właśnie tym drugim singlem i. No dla mnie jest bardzo konkretną historią o konkretnym człowieku, no to ja już dostaję sygnały, że no super, przeżyłam coś takiego, faktycznie super, dzięki za pomoc, albo nawet dużo ziomeczków się teraz pojawia. Mm. I to jest ciekawe. Chcesz, jest ciekawe, chcesz z... że ty sam czytasz te komentarze, z te wiadomości? No akurat tak. Tutaj jeszcze się udzielam <laughs> jeszcze osobiście, że czytam coś. Ale tego jeszcze nie oddałem w inne ręce. <laughs> Dawid, a czego ty tak naprawdę nie cierpisz w polskiej muzyce? Mmm... Na mm. No jakiejś takiej ściemy. W sensie, to jest takie ogólnikowe określenie, ale... Nie lubię jak. Y, jakoś tak bardzo szybko i myślę, że wszyscy tutaj siedzący przy stole y, mamy jakąś taką, no nie wiem, czy to jest wrażliwość, czy, czy coś, wyczucie, po prostu jakaś intuicja, że od pierwszych dźwięków tak naprawdę można się zorientować, czy ktoś będzie mówił coś naprawdę, czy, czy ściemniał. nie? I jak idąc dalej, chodzi mi o to, że niektóre rzeczy. Niektóre produkcje są robione jako po prostu nie wiem, pomysł na życie i, mm -hmm. i jakaś taka droga zawodowa, a niektórzy artyści tworzą po prostu z tej takiej bardzo prostej potrzeby tworzenia i, yy, i mają coś do powiedzenia. Nawet jeżeli to jest jakaś poezja, którą trudno zrozumieć, no to yy, jakoś to jest bardzo proste, żeby. Poczuć, czy ta osoba mówi coś naprawdę, czy po prostu tak wymyśliła sobie, że będzie śpiewała. I Czyli brak autentyczności, tak, ci się nie podoba. Tak, tego nie cierpię. No mm. i, i, I dużo jest takich piosenek po prostu, które się pojawiają i znikają. I, i Niektóre są nawet przyjemne, ale jakby trochę nie widzę właśnie tego celu i po, i po mm -hmm. co to jest robione. Żeby było przyjemne przez miesiąc w radiu. Okay. A ty pisząc załatwiasz, załatwiasz jakieś sprawy sam ze sobą? No tak, myślę, że to jest dla mnie taki parking trochę moich yy, przemyśleń. Każdy z numerów, yy, w którym mówię o czymś konkretnym, że żeby tak jakby nie nosić tego na co dzień ze sobą, to trochę zostawiam te emocje w tych numerach. Yy, yy. I. Jakoś tak no, no. Nie wiem, czy to działa. Ale. Nie wiem, ja na przykład po usłyszeniu tych twoich dwóch singli jakoś tak wydaje mi się, też może dzięki tym tekstom jakoś jestem jeszcze bliżej ciebie. No to super. I na przykład tak sobie mogę wyobrażać, o czym tam to jest. Ale bo ty się trochę podlizujesz, bo Dawid ci wykupił połowę merczu na koncercie. No, wszystko mi wykupił. I teraz się czujesz zobowiązany. No, ja Jej. też prawie ubrałem ci koszulkę z napisem Dawid, ale jednak Boi. Okej. Okay. Ale David myślę, że teraz, teraz jak przy, właśnie będzie ta twoja trasa, to tam jakiś mercz, myślę, szykujecie. Wspaniały. Nie wiem, nie wiem nie jak nie to nie wiem. wiesz, no nie projektujesz. Ale opowiedz nam o coś o coś, o, coś o tej trasie, bo to jest wielka mm. wielka produkcja. No to... Czy tam będą jakieś tancerki, wybuchy, konfetti, konfetti. różowe pióra z, z tyłu, rury. Będzie konfetti. Będzie konfetti. Tak mi się wydaje. Aha. Ale Został możesz coś tam rozmów. zradzić. No. No, y poszerzyliśmy skład. Będziemy robili na scenie rzeczy, których trochę nie robiliśmy wcześniej, chociażby właśnie o y wokalistki, które będą mi towarzyszyły. To mm -hmm. jest, to jest y jakby pierwszy raz ktoś na scenie będzie tylko mm -hmm. po to, żeby śpiewać oprócz mnie, bo tak to zawsze ktoś na czymś grał, a, a teraz dziewczyny po prostu... jest y jakaś konkurencja się pojawi. No. Ale realizator już tam pilnuje, żeby tam... <śm> no tak, tak. <śm> 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 nie, no to tego nie będzie słychać oczywiście, ale, ale po prostu będą na scenie. Ale <śm> niech chociaż wygląda, prawda? Tak, tak. No. Okay. Y no, i, I szczerze mówiąc, sam tak naprawdę bardzo... Y Wiele nie wiem na temat tego, jak to teraz będzie wyglądała, bo ja się skupiam na, na tej części muzycznej i na próbach. Mm -hmm. I dbam o to, żeby ułożyć tę listę w, w skuteczny sposób i, mm -hmm. i, i te, żeby te numery były spoko. Zresztą, to jakby nie tylko na mnie stała odpowiedzialność w sumie. Ale. A jest jakby cały sztab ludzi, którzy robią produkcję i oprawę i. No ale chyba nie będzie tak, że ubiorą cię w jakiś, nie wiem, kostium, nie wiem kogo. Chyba do kostiumów jeszcze nie doszliśmy. Aha. Ale ja to wszystko jest za, twoje, za Twoją zgodą, prawda? No tak, że... no nie, teraz już jakby nie, nie trzeba robić. No, ale musi być szereg, jest na taką wielką skalę. No tak, bardzo dużo kosztują te rzeczy. Ja jakby z tej strony wiem. Mm -hmm. Więc spodziewam się, że to będzie coś, czego nie, nie było wcześniej, bo nigdy tyle pieniędzy nie wydawaliśmy na te na atrakcje takie. No -dod Dodatkowe? Super. No ja ale nie, nie wiem, kto to... tak naprawdę, przepraszam. Mm -hmm. To co ja? Tak, proszę. Pamiętam. E, czekajcie, to było przed openerem. E, w stodole graliście taki zamknięty koncert dla, dla znajomych po to, żeby sobie przeszlifować, tak. e, przećwiczyć. E, i, I w zasadzie kilka dni po, po, po tym koncercie, takim koncercie, którego nie było de facto. Mhm. E, w ogóle bardzo mi się podobało, że zostali poproszeni o to, żeby pochować telefony i niczego nie nagrywać, i wiesz, mieli obie ręce wolne do tańczenia. Tak, tamczenia. jak na Kate Bush. E, no, coś w tym stylu. Eee, o kurde, że Kate zda, to Kate dasz to. Kocham się, Kate burzda daj spokój. O, dobra, yy, bo się rozmarzymy. I yy, yy, wtedy widziałem, że, porównałem oba, yy, oba te występy, ten taki już na scenie, na openerze, tam zylion ludzi w ogóle hmm. i wszystko i to, co było w Stodole. Yy, I tak będąc w Stodole się zastanawiałem, kurna, ciekawe czy on będzie tak jak Sting. Ten taki basista, nie? Z Polishów. Czy on będzie taki jak Sting i co wieczór będzie opowiadał dokładnie te same dowcipy, dokładnie zapowiadał w ten sam sposób te same kawałki? Wiecie, tam mam taki domek na wsi, no w zasadzie nie domek, tylko tam zamek, no i tam filcow Gold, nie? Mm. On, zawsze to jak ten, miałem okazję kiedyś dzień po dniu widzieć koncert i wtedy to czar prys, nie? Mm. A y, twój wewnętrzny dyrektor artystyczny albo jest pijany i tego nie kontroluje, Albo ma to w dupie, albo jest na tyle genialny, że powiedział ci leć i rób se co chcesz. Bo e, poza tym, że chyba tylko sprawdzaliście, w jaki sposób ludzie reagują na numery i na ich kolejność, e, to całą resztę mieliście w nosie. Więc jak teraz ty opowiadasz, że będą dodatkowe atrakcje, to się zastanawiam, czy ktoś. Przejął y, funkcję dyrektora artystycznego, kierownika muzycznego w, y, formacji Dawid Podsiadło. Czy też jest to jakiś naturalny, nie wiem, progres, rozwój, nie wiem jak to nazwać? Eee... Du du dużo Wiem, ale tam. stodoła opener, tak, 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 wiesz, to yy, Znaczy, to jakby tak po kolei, no ten stodole faktycznie głównie miał na celu sprawdzenie chyba kolejności numerów i, i ten. Potem na openerze, który nie był super jakimś wyjątkowym koncertem, no bo był pierwszy po przerwie z nowym składem i nowy materiał i, i to było trochę takie wyzwanie. Później w ciągu tego lata się. Yy, Mm, rozgrzaliśmy i, i, i teraz już w ogóle gramy naprawdę fajnie. Yy, zwłaszcza ten nowy materiał. Yy, Czyli stare rzeczy będą yy, troszeczkę zmodyfikowane, tam po, pozmieniane. No, no to super. Yy, trochę rzeczy będzie takich yy, subtelnych zmian od tego, co, co na lato przygotowaliśmy, ale, ale większość jest taka odświeżona i bardziej w stronę show. <laughs> ale. Yy, <laughs> już mi się podoba. <laughs> I. Eee. No tak, ale no chyba ja nie ogarniam tego wszystkiego, w sensie wydaje mi się, że faktycznie ja się bardziej na tej muzycznej stronie skupiłem mm -hmm. i, i mm, powiedziałbym, że reżyserem tych wszystkich wydarzeń jest Maciek, mój menadżer, który y, ma jakąś wizję i, i to jest bardzo duża ekipa, tam pracuje kilkadziesiąt osób nad tym i... Mm, no nie wiem. Co ale jakoś jest... na przykład nie wierzę, żeby Maciek powiedział: Ej, to bądź jak Johnny Cash i chwyć za gitarę. No nie, no to... i ten, Tylko, że ta gitara i te solowy na jednej zdaniach... stronie, to, to jednak Twój pomysł. W kilku zdaniach gdzieś tam my. Yy, ja z Maciekiem to ustalam generalnie, w jakim kierunku to ma iść, ale. Jakby ja nie miał żadnego doświadczenia w produkcji koncertów, i Maciek pojeździł trochę, pooglądał, jak to wygląda mhm. na tych dużych trasach. Ściągnął stamtąd jakieś ciekawe pomysły, i, i razem też ze Spiderem to chyba siedzą i projektują. Po prostu, no, oni się posługują takim językiem, że nawet jakbym tego słuchał, to i tak nie rozumiem, co, to, o czym oni mówią, więc. Um, ja to modyfikuję tylko w taki sposób, że mówię, no dobra, chciałbym mieć. Dobra, nie mogę. Wszystkiego zdradzać, ale no chciałbym takie coś yy, i żeby był taki moment w koncercie, kiedy to się wydarzy. I że to zróbcie tak, żeby to miało sens i ładnie wyglądało. Albo właśnie też yy, no teraz pewnie się okaże, że to nie był mój pomysł, ale yy, ten pomysł dziewczyn, żeby śpiewały, też to też jest duża zmiana i mocno wpływa na mhm. nastrój koncertu i, i w ogóle i. Chociaż chyba faktycznie miałem już taką rozmowę i się okazało, że to nie był mój pomysł, no ale mm, moim zdaniem to był no, marzami. Ale to pomysł. sukces ma wielu ojców, to tak. normalne. No wiadomo. Maciej mówi, że to on wymyślił. Teraz już pamiętam. To, na bank. to, nie, to nieprawda. Dziewczyny wymyśliłem, ja wymyśliłem, żeby grały z nami. Okej. Okay. A słuchaj... Yy... Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Bartym Dziedzicem, kiedy żeście rozmawiali na temat nowego materiału, jaki on ma być, w którą stronę, to, że w dobrą, to wiadomo, ale <grym> yy, ale tak naprawdę, która to dobra strona jest? Ustalaliście to sobie jakoś? Próbowaliście rozmawiać na ten temat? No mieliśmy taki, taką chyba jedną rozmowę gdzieś tam na samym początku mm, współpracy, kiedy jeszcze w sumie nie wiedzieliśmy, czy będziemy to robić, ale tak chcieliśmy sprawdzić siebie nawzajem. No to on mówi, moim zdaniem, da, ja mam generalnie klimat na, ta, na taką płytę, żeby zrobić całą na kompie, bardzo rzadko wpuszczać prawdziwe instrumenty żywe, mm -hmm. y takie coś czuję, że to będzie fajne. Y I teraz tak, ja myślę, że ty powinieneś zrobić taką płytę, że nie, no, że alternatywa, że będziesz tutaj pokazywał, że umiesz y i przeprowadzasz przez jakieś szlachetne bagniska. Już pokazałeś. Gdzieś tam się może otarłem, ale i tak, moim zdaniem, to jest wszystko takie jakieś mainstreamowe. Ale no i on mówi: Moim zdaniem, powinieneś zrobić turbo hity, mądre teksty napisać i to będzie wtedy zaskoczenie. A nie, że będziesz się tylko oddalał od tych świateł, i oddalał, i oddalał, a potem już nikt nie będzie chciał tego słuchać. Więc na yy, ja pewno brzmi to jak plan. Spróbujmy. Prawie. Mhm. I. Nie wiem, że to się też udało zrobić. Nie wiem, czy zrobiliśmy turbo hity, ale. no, no i jak To wypowiada tak, się, że. Turbo turbohity. Tak. Chociaż na reszta płyty yy, nie jest taka. No. W sensie yy, myślę, że fale i steczkowy są faktycznie. Taki, jak, jak, taki prezentują największy potencjał na, na przebój. A jakie wady ma Bartosz dziedzic? Jakie ma wady? Mhm. Chyba niewiele. Yy, miałem okazję zaabsorbować tych wad. Jest, y, znaczy coś co może być postrzegane jako wada co moim zdaniem jest po prostu mm, bardzo uzasadnione w jego podejściu do muzy, to tak, taki chaos trochę i, i dużo pomysłów naraz i czasami jak się na coś zafiksuje, to tak y, mówisz do niego i on nagle po minucie twojej wypowiedzi mówi sorry, myślałem o tym werblu, nie wiem, mm -hmm. powiedz jeszcze raz. I jakby nie masz siły już tego powtarzać, więc odpuszczasz to, ale no jest, jest trochę, no nie chcę powiedzieć szalony, ale, ale bywa taki, że mhm. y, tak podejrzewasz, czy na pewno wszystko jest z nim w porządku, y, ale no to było super inspirujące i, i, i bardzo potrzebne tej, tej, podczas tej pracy, ten jego taki szaleńczy błysk w oku, y, 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 jest, jest taki impulsywny, no ale, ale faktycznie w ogóle ten czas, który spędziliśmy razem był super przyjemny i... Ja go bardzo lubię. Ile wam bardzo... to zajęło tak naprawdę, Jak go no była? całkiem długo, bo zaczęliśmy chyba w listopadzie i co prawda pierwsze trzy miesiące były jakieś takie bardzo herlawe, ale <grym> potem... Jedliście pizzę i... Tak, no tak no. niewiele się działo, okay. e... ale potem jakoś tak od, od początku tego roku to przyspieszało i chyba w sierpniu... Tak zamknęliśmy wszystko, już ostatecznie, więc od listopada do sierpnia można powiedzieć, co jest chyba najdłuższym okresem tworzenia płyty. A to chyba z Bogdanem ci szybciej szło. Tak, no z Bogdanem Zdalenie. pierwszą płytę zrobiliśmy w półtora miesiąca. Aha. Y to naprawdę. No, A, naprawdę, to no wszystko, w sensie. Jest, no. My tam się spotykaliśmy co tydzień na trzy dni, piątek, sobota, niedziela i no. W styczniu zaczęliśmy i w połowie lutego, jakby skończyliśmy. To odpowiem, że tam był jakiś miks tego, tego, ale jakby nasz proces kreatywny bardzo szybko się skończył. No, z Curly, w sumie cały materiał chyba ten nowy na płytę wymyśliliśmy w, też jakoś w miesiąc, może dwa. Siedzieliśmy na salce i po prostu robiliśmy te kawałki. Mhm. Y Druga płyta, trochę ciężko określić w sumie, jak długo powstawała, bo. Bo to, to, to były utwory, które w międzyczasie powstawały w każdy, jakby w międzyczasie od innych projektów, i, i tych kompozycji gdzieś tam się po prostu nagromadziło z nie wiem, około 30 i jakieś takie dwa miesiące przed sesją nagraniową zaczęliśmy wybierać taką dobrą 15. i ostatecznie chyba 12 nagraliśmy w studiu już yy, w ciągu dwóch tygodni, ale... Yy, no tak, więc jakby te doświadczenia miałem raczej takie, że to mm -hmm. trwa tam kwartał max, a nie... A nie tyle. A nie prawie rok. Zastanawiam się, taka kwestia już z innej beczki. Dlaczego Dawid Podsiadło wziął udział w reklamie banku? No. A? No, oprócz e, kwestii finansowych, wiadomo. A to nie wiem, czy są inne w takim, mm -hmm. w takiej sytuacji. <laughs> mm -hmm. No... No ale chyba... to też chciałbyś wystąpić w takiej reklamie? Jakbym mógł, to bym chciał. No ale wiesz, <noise> nie, nie kupił <noise> mieszkanie, przecież ja nie mam zdolności kredytowej, mój drogi. No, to... ja, w sumie chyba sam sobie zadałem to pytanie, jakby dlaczego, no i... Mm, jakby no nie... No, tylko dlatego, nie? W no, bo tako no... nie chce. Ja nie wiem dlaczego. On nie chce, już tam mu proponują to. Te... No, bo i zera... ma Ma taki światopogląd i, i, mhm. i żyje ideą, i to jest super. Poza tym, chyba. Znaczy, no właśnie, bo to jest tak, że też nie musiałbym tego robić, bo raczej mam wysoki poziom życia i, i niczego mi nie brakuje. Nie mogę sobie na, na wiele rzeczy pozwolić, ale tak jakby. Bo chyba to wynika z czegoś takiego, że no, jest możliwość, więc. Mhm. Jakby wiem, że zadbamy o to, żeby m, nawet jeżeli to jest reklama czegokolwiek, to żeby robić to z jakimś takim przymrużeniem oka, z uśmiechem i żeby mm -hmm. to było po prostu przyjemne. Mm -hmm. Mm -hmm. I no nie wiem, wiadomo, Ale, ale no. to jest ale... też pewne ryzyko z twojej strony. Tak, tak no właśnie, tak może wizerunkowe. No w sumie nie jest to reklama pasztetu, no ale... No anyway, wiesz. Ale może komuś się nie podobać, że jak to on mógł tak zabrać udział w takiej reklamie? Przecież... Nie przystoi mu takie piosenki ładne, pisze. Ale wiesz co, mógł, nie mógł, to jest jak gdyby wybór, to jest to, o czym Dawid, Dawid mówi, że jest zawsze... No zazdroszczą, po, po prostu y, zazdroszczą. Który działa, ale y, ja nie wiem, może możesz, troszeczkę nie, nie się Nie wiem, nie czy może mi to zagrozić, tak jakby odnosząc się do tego. Ale no. mi się na przykład podoba to, właśnie to, co mówisz, że twoje życie jest na jakimś tam wysokim poziomie, ale że ty jesteś w stanie pomagać też artystom, którzy potrzebują pomocy. Nawet może nie chcę tutaj przytaczać takich konkretnych sytuacji, ale słyszałem właśnie, że pomogłeś jednemu zespołowi bardzo, którym padły jakieś tam tarapaty. No i to jest piękne, bo to wcale nie jest takie powszechne, żeby tam wszyscy raczej do swojego koryta i tam buduje dom z basenem, kupuje sobie Porsche, a ty jednak jeszcze, jeszcze chyba nie... Nie wiem, proszę. Nie e, mi <laughs> bardziej o dom z basenem. Okej, no. okej, okay, okay, też nie mam. E, ale, ale kupiłem mieszkanie. Mam mieszkanie takie swoje. Więc też mam o, o siebie. No i ale staram no? się. A dużo wiesz jasne. o życiu takim codziennym? E, jasne. Dobra, to i jakieś kuj... 10 jajek. 10 jajek? No. Ale takich od wolnych kur szczęśliwych? Tylko zerówki. Od wolnych kur szczęśliwych. No. No. no to nie wiem. 7 złotych? No, no bardziej. 10, A wynajęcie 10. mieszkania dwupokojowego w Warszawie? W jakiej dzielnicy? O, przygotowany jesteś. Ula, Dobra, dai. to poczekaj, to co by cię tu jeszcze z takich podstawowych rzeczy? Ile kosztuje średnio piwo w pawilonach? Nie kupuję alkoholu zbyt często. Mhm. Mm, ale browar? No. Dostaj. Będziemy że co, że 4 zeta? 4 z to Naipa chyba to małe jest. miasteczkowych miast. No. No. no dobra. Ja nie, ale fajnie, tak, że nie ja, kupuję ja bardzo. No. to jeszcze zweryfikować, wiesz, czy ty jeszcze wykonujesz takie podstawowe, wiesz, masz Ubera? Mam, chociaż cały czas każą mi się przenieść na... Taksi Faj? tak. Dzisiaj jechałem taksi z taką panią hinduską i tak bardzo długo jechaliśmy, przez całą Warszawę tam <grym> do To was zwiedzałem. mówi, że długo Tak, no. nie. Ja jechałem Uberem i szczerze nie byłem jakiś zachwycony tym jakością przejazdu. Aha. Czy ty normalne życie prowadzisz, kurde? No ale, jakie mogę prowadzić? No właśnie, wiesz, takie no nienormalne, no. Wiesz, ścianki, bankiety. No właśnie, co, nie, z, no to co z tymi uścisk... ściankami? Ostatnio byłem na premierze filmu, co, co rzadko się w sumie zdarza, ale no, no. super ekipa ludzi, których znam i szanuję, y, 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 robiła ten film, więc poszedłem. I, ty, i y, y, twoja kariera filmowa, no trzeba tak, tam filmik no, no, pokazywać, no, się, no, nie, jest interesujący. No wiadomo. Nie, nie. żyć z lizetówką oczywiście. No i pierwszy mój kontakt z człowiekiem, który tam y, stał po prostu najbliżej wejścia i, i on mówi, dzień dobry, panie dowidzie, y, od razu bym poprosił, jakby pan mógł na, na ściance i... Ja mówię, że nie, dzięki no. Mówię, no, wiem, że pan ten, ale jednak to, to jest ważne dla, dla ekipy tutaj w ogóle. Ja mówię, no to nie, niekoniecznie. Więc u, u, da się tego uniknąć. Co nie uczesałem się, nie uczesałem się nie. Nie no bardzo ładnie wyglądałem. Kurde. Premiera, żio. Premier. Miałem golf. Ha? Pewnie Słucham. się inspirowałeś no tak, Ale. E, no, yy, da się unikać ścianek. tak? Braków, tak bo po co, no. jakby. Nie, jakby, nie, nie, nie każdy to, musi rozmawiać nie, z Agnieszką tak. Jastrzębską, co będzie robił na Wielkanoc. O kurde, Łada to teraz puenta. nie złapałem. Ale ja w ja, ja ogóle nawet y, przyjemnie wspominam rozmowy z Agnieszką. Okej. Okay. Nie to. o Wielkanocy może, ale, mm -hmm. ale raczej. Znaczy w ogóle, ja już chyba nie lubię rozmawiać za bardzo. Tak jakby... Znaczy w takim towarzystwie, w takim spoko, kontekście. Cukier, cukier, cukier. Jasne, że tak. No to jest sama przyjemność. Trochę stresu miałem na początek, ale już czuję, że y, tracę róż na policzkach. Więc... A, luz. Ty, a co się stanie, y, jak. Y, w przyszłym roku się okaże, że nie dostaniesz Fryderyka i nie siądziemy sobie na schodach. i wiesz, No, to nie, było nie fajne, to się wydarzyło. Znaczy to fajne to... było, jakby, jakby, jakbyśmy mogli odtworzyć tę scenę, bo to, no, to było... możemy tam kiedyś to odtworzyć. Nie? To fajne, to... ale nie wiem, no... Będziesz rozczarowany? Ja to słyszałem, że to są niektórzy artyści, którzy kalkulują, że no Dawid Podsiadło wydaje w tym roku płyty, to my wydamy w przyszłym. Ale super. <laughs> to ty słyszałem ty jesteś czarną akcję. dziurą taki <laughs> no, no, będzie, to, Będą Fryderyki najludniejsze Fryderyki. Podsiadło, pociadło, Podsiadło pociadło. Podsiadło No tak było trochę No za pierwszym razem Faktycznie była jakaś taka Dominacja Ale ale ty już masz teraz wywalone na nagrody Ja nie czy wiem jeszcze... czy kiedykolwiek nie miałem No ale dobra wtedy to jeszcze Robiło na tobie wrażenie no, jasne. Bo trochę cię No tak dobra mnie, wtedy że, robiło, robiło na mnie gdyby... wrażenie Teraz to jest Jakby nigdy nie przestanie być miłe Ale znaczy, w żartach No jak zrobiliśmy mało no to komentowaliśmy to w żartach Jak taki sposób na przykład no pff, trudno, szkoda, szkoda. niestety szkoda. trzeba będzie tam wyjść, coś powiedzieć <grym> ale <grym> no ale to są żarty w sensie no wydaje mi się, że nikt tak na serio nie myśli o tym że że to czy to jest, czy to co robisz jest dobre czy nie, zależy od tego czy ktoś da nagrodę czy nie, bo ostatecznie Wiadomo, że odpowiadają za to ludzie i to ludzie wybierają, a każdy człowiek jest zaangażowany w jakieś relacje i, i nie wiem, czy to jest tak super obiektywne po prostu, że, mm, że dostajesz tę nagrodę i to jest obiektywnie określone, że to jest wartościowa sztuka, a ta mniej, bo nie dostała nagrody. No, wydaje mi się, że jest dużo lepszych płyt, yy, które nie dostały Frederyka niż płyt, które dostały Frederyka a myślisz, że z muzyką polską, z polskimi tekstami można zdobywać świat? No nie, chyba nie. Why? Próby już były, ale wszyscy się no Tak W po polsku wtedy. to. Wiesz i republika, i Myslovic, Chcę, że Norman to jest to wszystko. Za było trudne. Po angielsku jednak. A czy dzisiaj? No nie, wydaje mi się, że jednak musimy udawać, że, że nie jesteśmy z Polski i starać się tam wezrzeć jakąś mm -hmm. inną stronę, albo robić taki gatunek, którego faktycznie, no nie wiem, jak Behemot, mm -hmm. który po prostu jest no, dobry w tym, co no, robi. Ale nie, niezbyt po polsku śpiewają. No, no tak, że no, 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 tak, no, są no, romantyczne, baśnie. Znaczy może mm -hmm. na Wschodzie. Polski język by tam działał, ale. No bo na przykład ta scena rosyjska no. idzie w zachód, prawda? Jest taka moda. Tak jest. Na ten. Co jakiś sowiecki. A, a propos gatunków, czy ty nie robisz jakiejś wolty? Czana? Stylistycznej, no? Nie, dla mnie to nie jest jakoś tak mega daleko od Ewolucja, tego, co nie rewolucja? Tak, bardzo. Czy znaczy, jest dużo sympatyczniej i przyjemniej moim zdaniem, tak, w całości. Jeśli chodzi o, o warstwę dźwiękową. Jakaś taka gorycz w tych tekstach y, się tam przejawia, więc jest to taki miks słodkości z y, czymś tam bardziej takim wytrawnym, ale... Y nie, to na pewno nie jest rewolucja. To jest wręcz wydaje mi się bardziej przystępne, że, że ma, ma potencjał na dotarcie do większej grupy niż, niż dwie poprzednie płyty solowe. Chociaż i tak ta grupa była ogromna tak naprawdę. Duża była grupa, mm -hmm. trzeba przyznać. Ale w ogóle ten czas też męskiego grania, który mm -hmm. miałeś w lecie, wydaje mi się, że był niesamowity. I tak jak super. widziałem ten kotr, to ty się zrobiłeś takim totalnym zwierzęciem scenicznym. Kotecznym. Tam wszystko uderzasz, graż na wszystkim. No, nie... Wow, super. Ja na wiem na po prostu, wiesz, na jak skakać wokół instrumentu, żeby to Wyglądało, że naprawdę coś z nimi robię, tam grałem może w trzech numerach na klawiszu i to tam refereny mm. i na tym SPD się tam waliłem te obele no, no to, to trzeba było być równo. No no. Nie, nie powiedziałbym, że odniosłem w tym jakiś spektakularny sukces, <laughs> ale stwierdziłem tak, emocje czy jakość? No wiadomo, że emocje są najważniejsze. Dokładnie. Sprzedajemy emocje, a nie Dokładnie. jakieś tam efekty specjalne. Znaczy, nie, efekty specjalne też, ale ogromnie mi się podobała właśnie wasza wasze wykonanie piosenki nie mam miłości do ciebie. Mm. To tak mówię, o, oh, wow, słyszałeś? No pewno. Nie, no to męski było fajne. Ja to bardzo dobrze że Zresztą każdy mój kontakt z, z tą przygodą jest, jest taki, że we wspomnieniach mam. Tylko lukier, no. To jakby i, i pod kątem ludzkim, i jakichś takich relacji, które się pogłębiają w trakcie trwania tej imprezy. I po prostu jako sama idea tego festiwalu. To jest, to jest bardzo przyjemna trasa. Wydaje mi się, że dobrze, że polska muzyka tam jest tak celebrowana i, i że i te znaczy, ty... koncerty wyprzedają się w sekundzie. Tak, serio, mm -hmm. to była To jest zarąbiste. A jeszcze chciałem tylko przywołać tak na koniec tą teorię y, o przeginaniu pały, że im mm -hmm. bardziej się przegnie w jedną stronę, to ona potem wraca y, w przeciwną jeszcze mocniej. I y, y, tak per analogia, y, pamiętam, kiedy y, po swojej płycie y, pracowaliście nad płytą zespołową y, z chłopakami i ty mówiłeś, kurna... Tak już zatęskniłem za takim trochę darciem ryja, że bardzo chętnie w to wchodzę. Nie? I teraz tak sobie wyobrażam, że być może to, co się za parę dni yy, ukaże, to też będzie takie preludium do zupełnie innego Dawida, który się wyświetli za kilkanaście miesięcy z, z czymś. Czego właśnie zaczął mieć dosyć. Znaczy nie z tym, czego mm. miał odpowiednie, tylko w odpowiedzi na to, czego za, za, zaczął mieć dosyć. Ty jesteś taką przeginającą się pałą, przepraszam za <grym> określenie. <grym> Wiesz, co, trochę. Trochę gdzieś tam musimy myśleć o tym, jaki będzie następny krok, ale yy, jako, że mamy duże ambicje, to, to się trochę wstrzymujemy. Tym, w tym sensie. Yy, no, nie mam pojęcia, co się wydarzy dalej. Jakby co mm -hmm. będzie po tej płycie. Staramy się, żeby przez ten i przyszły rok zagrać naprawdę dobre koncerty i, i zrobić jeszcze kilka, może odrobinę większych rzeczy niż dotychczas. I jeszcze więcej sold out. E, no, 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 wiesz, nie, nie wszystkie miejsca odwiedziliśmy. <laughs> no, stadion narodowy cały czas czeka. Cały Także czas. E, zobaczymy. No. Nie wiem, na razie nie mam tego uczucia tęsknoty za krzyczeniem. Wręcz podoba mi się to, że na tej płycie tak naprawdę tych takich wokalnych umiejętności jakoś nie, nie celebruję, no. A co, nie. z czego to wynika, że to łatwiej jest grać te koncerty? Mniej jest z tych wszystkich, wiesz... Znaczy nie, na koncertach to trochę jest i tak mnie tam ponosi, nie? I, i mhm. tak będę się darł, mhm. ale... No nie no, teraz jak mieliśmy ten letni set, to przecież tam ostatnie cztery numery były nieznajome, Trójkąty, W Dobrą Stronę i małe Miasteczkowe, to myślałem, że po trzecim numerze Zembleje po prostu, no. Naprawdę, bo tam jest takie tempo i to wszystko to jest takie mocne, a teraz... To są bardzo ciężkie technicznie no piosen... ta... piosenki. Piosenki, no. dokładnie, a teraz mamy ty ten koncert bardzo długi. A ty się przygotowujesz do tego jakoś? Wiesz, jest trener, siłka... A, jest, a właśnie słyszałem no. po treningu. No jak, tam? Naprawdę. jak tam? To niedługo będziesz tak jak Michał Szpak, prawie bez koszulki już wyskakiwał. Nie, chyba nie po to to robię. Znaczy, ja bym wolał, żeby był jak Jagger tak długo. O, bo też. A, Ale nie, siłka jest super. Dużo dobrego daje do głowy i to jest taki moment dla siebie. To jest. I co, słuchasz wtedy przesiadło? Nie, nie. Chociaż czasami puszczają, ale miło z ich strony, że zapytali, czy będzie mi to przeszkadzało. Jak czasami poleci mi utwór nawet. No i co przeszkadza ci to? Nie. Nie. Masz ale to no to W sensie. jest trochę dziwne. Mm -hmm. Jak trenujesz na siłce, widzisz innych ludzi i leci Twój numer, ale. A ty. Tak, to ja. <noise> ale właśnie tam jest jakaś taka atmosfera taka intymna i mm -hmm. wszyscy się znają w sumie. Każdy się ze sobą wita. No słyszałam, że to bardzo przyjemna siłownia. <noise> ale wybieram się tam od roku. Mm. A jeszcze mi zastawia taka jedna kwestia. Czy będąc tak popularnym, że tak naprawdę nawet. Pani w jakimś tam spożywczaku, na jakiejś tam wsi. Zawsze wie, kim jesteś. Mimo, że na przykład nie wie, nie wie, nie zna Twojej płyty, na przykład Panty. bo twojej muzyki. Czy ciężko jest znaleźć miłość? O, hmm. No. Kurwa, w ogóle jest ciężko znaleźć miłość. W to. ogóle, ale właśnie w takiej <laughs> sytuacji, to, to już w ogóle to jest no, hardcore po prostu. Nie, no jasne. No, wiadomo. Ciężko jest w ogóle znaleźć miłość. Podoba mi się twoje zdanie. No ja i w ogóle myślę, że chyba życzymy Ci właśnie tej miłości. Dziękuję bardzo. Takiej najbliższej. Peace and love. Peace and love. Yeah. A nie, czekajcie, ja widziałem w internetach to robią dziewczynki tak. Jak? E, nie, czekaj, jak to się mówiło? Elo, Elo. <laughs> Naprawdę? Elo, Elo. Elo, Elo. To hello, był CGM. <laughs>